Cześć wszystkim, witajcie z tej strony Recenzja. Dzisiaj zrecenzuję sobie pastę do zębów Ziaja. Oczywiście mówię, że materiał nie jest sponsorowany. Pasta do zębów jest bez fluoru, czyli szałwia i smak mięty, nazywana przez Ziaję pastą stomatologiczną do mycia zębów, higieny dziąseł dla dzieci i dorosłych, bez ograniczeń wiekowych. Zobaczmy, co jest z tyłu napisane. Pasta do zębów do codziennego stosowania z szałwią i prowitaminą B5 oraz wysokogatunkowymi krzemionkami koloidalnymi. Produkt nie zawiera fluoru. Polecany dla osób z terenów o podwyższonym poziomie fluoru w wodzie. Ciekawe. Dowiedziałem się właśnie, że jest fluor we wodzie. Aktywność pasty w trakcie stosowania. Naturalny ekstrakt w szałwii połączony z prowitaminą B5. Tak się zastanawiam, która z past ma jakiekolwiek witaminy, ale tutaj widzę, że ma ta pasta witaminy. Intensywny aromat miętowy zapewnia długotrwałe odświeżenie. Systematyczna higiena zębów jamy ustnej to sposób na zdrowe zęby. Akurat tak się składa, że już tą pastę sobie skonfrontowałem. Wcześniej napiłem się soku malinowego, bo jak napijemy się soku malinowego, to taki jakby posmak kwasowości zostaje w ustach i potem oczywiście umyłem zęby. Smak pasty ma, tak mógłbym porównać z gumą Orbit, aczkolwiek po umyciu zębów nie czuję jakoś specjalnie takiego, jak tutaj jest napisane, intensywnego odświeżenia i długotrwałego właśnie. Jeżeli chodzi właśnie o usunięcie jakby tego efektu kwasowości po wypiciu soku malinowego, to mógłbym ocenić z punktów od 0 do 100 na 70. Ponieważ ta pasta nie usuwa takiego jakby posmaku maliny, takiego kwasu. Czy to jest długotrwałe odświeżenie? Raczej też bym nie powiedział, chociaż zastosowałem pastę po raz pierwszy. Zetknąłem się z nią, chyba że trzeba byłoby umyć te zęby 2 lub 3 razy, to wtedy można byłoby poczuć takie długotrwałe odświeżenie. Tutaj widzimy na opakowaniu, że to jest wegańska formuła, polska firma. Czyli do minusów, jakie mógłbym zaliczyć w tej paście, to jest to, że no, małe opakowanie, 75 ml tylko. Normalne pasty kiedyś miały 150 ml, teraz tak zwany jest downsizing robiony i te pasty się kurczą. No i do minusów jest to, że jednak ona jakby nie odświeża, jak umyjemy raz zęby. Tak, tutaj producent napisał, że długotrwałe odświeżenie, intensywny aromat miętowy zapewnia długotrwałe odświeżenie. Raczej po pierwszym razie mycia zębów nie powiedziałbym, że to tak się dzieje. Co do tych witamin, to nie wiem, czy one są w ogóle, czy jakiś tutaj jest dowód, że one są. Nawet jakbym sobie spojrzał do składu, gdzie tu jest skład, na pudełko sobie zobaczmy. Pudełko wygląda w ten sposób. O właśnie, tutaj widzicie. Spójrzmy sobie do składu, czy tutaj jakieś witaminy są zawarte w tym składzie. Ponoć ma być witamina B5. Jak na razie nie widzę tutaj żadnej informacji co do witaminy. Więc to tak to wygląda. Czy bym polecił firmę Ziaję? Bym polecił, bo myślę, że trzeba polskie produkty, polskie firmy wspierać. Natomiast apel do producentów, żeby popracowali nad smakiem, ponieważ to jakby nie zawiera w sobie, że tak powiem, długotrwałego oświeżenia. Nawet jeżeli spojrzymy na datę przydatności, jeszcze tutaj mamy no, ponad, że tak powiem, rok czasu na przydatność. Więc popracować nad intensywnością smaku i oczywiście nad zwiększeniem tego opakowania tylko 75 ml. Pastę można dostać w różnych przedziałach cenowych od, że tak powiem, 7-8 zł do 10-12 w zależności jak trafimy. Ja oczywiście zapatrzyłem się w większą ilość, żeby po prostu mieć na zapas tej pasty. Jeżeli na przykład bez fluoru pasty są takie prozdrowotne, takie no, można byłoby powiedzieć, ja na przykład u siebie zauważyłem, to jest oczywiście moja prywatna tak opinia, że jak zacząłem używać past bez fluoru, to mi się jakoś mniej zęby psują. Nie wiem, czy podobnie jest u Was, dajcie znać właśnie w komentarzach. No i jeżeli podoba Wam się ten materiał, zostawcie kciuka do góry.
zostawcie suba po więcej takich lub podobnych recenzji, a ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się, cześć!